Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie na konferencji bezpartyjnych samorządowców. Dzisiaj wielka historyczna chwila. Udało się zarejestrować 21 list w okręgach do Sejmu, co oznacza, że zarejestrowani będziemy jako Komitet Ogólnokrajowy, jedna z 6 sił głównych politycznych w Polsce. W związku z tym dzisiaj spotykamy się pod Sejmem i nasi czołowi kandydaci z list mazowieckich za chwilę skomentują ten fakt. Jako pierwszego o głos poproszę Dariusza Kacprzaka, który reprezentuje naszą listę w okręgu numer 20 do Sejmu. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, Dariusz Kacprzak, okręg 20, jestem liderem tej listy. Dzisiaj mamy bardzo szczęśliwy dzień. Chciałbym zacząć od tego, że powiem, witamy w normalnej Polsce, a normalna Polska to hasło wyborcze Komitetu Bezpartyjnych Samorządowców, co ważne, Komitetu Ogólnopolskiego. Tak jak powiedziano, zarejestrowaliśmy w OKW ponad 21 komitetów naszych list wyborczych, a tak naprawdę przygotowani byliśmy na 34 okręgi wyborcze do rejestracji. Ja wiem, że dla dzisiejszych mediów, które to relacjonują i pokazują jako pewne wydarzenie, jako pewną nowość, to jest zaskoczenie, natomiast jeśli chodzi o nas, to nie jest zaskoczenie. Byliśmy przekonani, że zarejestrujemy Komitet Ogólnokrajowy, dlatego że przez ostatnie lata wykonywaliśmy ciężką pracę i wiedzieliśmy, że nasze struktury są przygotowane do tego, żeby przyjść do państwa, do Polski, do normalnej Polski i próbować ją budować, zmieniać ją. My nie jesteśmy ugrupowaniem, które zasiada tam z tyłu w Sejmie, jesteśmy nowi, świeżi, ale mamy bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o samorząd lokalny. I to, co Państwu mogę powiedzieć, zerknijcie nasz program wyborczy, bo to jest dobry program wyborczy i ważna rzecz. My, jak obiecujemy, to realizujemy, robimy to. I to jest nasze DNA, nasza charakterystyka. Ci, którzy w tej chwili zasiadają w tym parlamencie, oni już byli, oni już Państwu obiecywali. I co z tego? Bardzo mało. Postawcie w tej chwili na bezpartyjnych samorządowców, a nie zawiedziecie się. My wiemy, mamy w tym doświadczenie, że jeżeli nie spełnimy obietnic, to drugi raz nas nie wybierzecie. Polecam uwadze bezpartyjnych samorządowców. Dziękujemy Darkowi. Jako kolejną osobę, która zabierze głos, poproszę Lilit Karapetian, która reprezentuje kobiety na naszych listach i też kobiety z okręgu numer 20. Powiedz Lilit, jak zbierało się podpisy? Witam Państwa bardzo serdecznie. Muszę oznajmić, że bardzo dobrze nam szedł proces ze zbieraniem podpisów. Udało mi się kilkaset podpisów pozbierać samej. No i oczywiście cała grupa była też bardzo mocno zaangażowana w ten proces. Stąd chcę podziękować każdemu z osobna za ten wysiłek i za to poparcie. Chciałabym również podkreślić, że środowisko bezpartyjnych samorządowców jest bardzo otwarte, stąd też moja obecność na tych listach. I chciałabym zaznaczyć, że na tych listach kandydatów, którzy będą startować z okręgu numer 19 z Warszawy, znajdują się również przedstawiciel mniejszości wietnamskiej, ja jako przedstawicielka mniejszości ormiańskiej oraz 3 osoby pochodzenia polskiego, którzy zostali repatriantami i obecnie mieszkają i również będą kandydować z naszych list. Dziękuję bardzo. Ale listy mazowieckie to nie tylko sama Warszawa. Mamy również okręgi spoza Warszawy. Mamy przedstawiciela okręgu radomskiego, Grzegorza Damagałę, którego teraz poproszę o głos. Dzień dobry, Grzegorz Domagała, okręg 17, jestem liderem tego okręgu. Tak jak tutaj moi przedmówcy już mówili i pokazywali, jaką mieliśmy tutaj dużą liczbę osób, którzy nas popierają i podpisy, podczas podpisów zbieraliśmy i rozmawialiśmy o różnych zagadnieniach, między innymi też o naszym programie, jaki mamy ciekawy program. I ze względu na ten różnorodny program, jaki tutaj chcemy przedstawić, my jako bezpartyjni samorządowcy tutaj całej grupie naszego społeczeństwa bardzo zainteresowało podczas zbiórki podpisów, gdzie nasi wolontariusze biegali, rozmawiali i przekazywali, bo ten program, on jest bardzo ciekawy, tak? Między innymi bezpłatna komunikacja we wszystkich miastach i to spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców ze względu na to, tak jak na przykład w Radomiu,
który okręg reprezentuje. Dzięki temu w ciągu tam parunastu dni potrafiliśmy zebrać ponad 12 tysięcy podpisów, gdzie świadczy, o czym to świadczy, że ludzie są zainteresowani, a nie tylko jest bezpłatna komunikacja, tak, bo jeszcze mamy bezpieczeństwo żywnościowe, też mamy program dla przedsiębiorców, producentów rolnych, też będziemy o nich dbali, mamy też w swoim programie też dla wykluczonych mieszkańców miast, też będziemy nad tym komunikacją pracowali, będziemy im pomagali. Także no wiele jest tych ciekawych, może teraz nie będziemy teraz o tym programie też tak szczegółowo tutaj opowiadać, bo ta konferencja ma na celu pokazanie, że zarejestrować jesteśmy dumni z tego, że zarejestrowaliśmy w tej chwili Komitet Ogólnopolski i będziemy dalej pracować nad dalszym tutaj pokazywaniem Państwu, jak jesteśmy wartościową grupą tutaj, która zebrała i samorządowców między innymi i przedsiębiorców i tym podobnych działaczy, którzy tutaj umieściliśmy na naszych listach i znajdują. I wierzę w to, że jesteśmy w stanie zdobyć jeszcze większe poparcie i większą liczbę tutaj osób, którzy będą nas wspierać i pomagać, bo tak naprawdę jesteśmy wartościową grupą i zachęcam tutaj wszystkich do głosowania na bezpartyjnych samorządowców. Dziękuję. Poproszę kolejną panią z naszych list, Aleksandrę Rutkowską, która również startuje z listy podwarszawskiej. Zapraszam. Jeszcze? Tak? Szanowni Państwo, zwracam się teraz do naszych sąsiadów, mieszkańców gmin, powiatów, miast. Bardzo dziękujemy Państwu, że w swojej wolności złożyli Państwo na nas aż 350 tysięcy podpisów. To jest wspaniały wynik. Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni. Dziękujemy, że podpisali się Państwo na naszych listach, ale także za to, że przeczytali Państwo nasz program. A ten program jest tak skonstruowany, że mowa jest w nim o wolności gospodarczej, bo powtarzając za Miltonem Friedmanem, nie ma wolności politycznej bez wolności gospodarczej. I za to ogromnie dziękujemy i prosimy o więcej. Prosimy, aby Państwo w nadchodzących wyborach oddali głos na bezpartyjnych samorządowców. Dziękuję. Ale bezpartyjni samorządowcy to nie tylko lista do Sejmu, to także kandydaci do Senatu. I teraz chciałem poprosić naszego kandydata do Senatu, pana Łukasza Malczyka. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Malczyk, jestem prezesem Unii Polskich Przedsiębiorców. Jest mi niezmiernie miło, że przedstawiciele Unii Polskich Przedsiębiorców mogą być razem z bezpartyjnymi samorządowcami na listach bezpartyjnych samorządowców do Sejmu i Senatu. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być dziś w gronie ludzi sukcesu, którzy ciężką pracą osiągają swoje cele. Cele, które przyświadczają nam wszystkim, czyli zbudowanie normalnej Polski. Dziś już wiemy, że zarejestrowaliśmy 29 kandydatur do Senatu, a liczymy na więcej. Natomiast kolejnym naszym celem jest 15 października. Wierzę, że tego dnia wprowadzimy reprezentację do Sejmu i Senatu. Dziękuję bardzo. Na koniec chciałbym poprosić lidera listy warszawskiej Grzegorza Wysockiego o podsumowanie całej akcji zbierania podpisów oraz o planach związanych z kampanią. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Już wczoraj znany analityk polityczny przepowiedział kwestię taką. Jeśli bezpartyjni samorządowcy zarejestrują się jako Komitet Krajowy, to mamy do czynienia z nową sytuacją polityczną. Ja dodam, że jestem pewien, że dzisiejszy dzień to jest zamknięcie pewnej ery w polityce i rozpoczęcie nowej. Na scenę polityczną wchodzi ruch, który ma dużo argumentów. Przede wszystkim to jest świeżość. Praktycznie na naszych listach nie ma
doświadczonych parlamentarzystów i ludzi, którzy do tej pory w Polsce uczestniczyli w sporze politycznym. Naszym kolejnym argumentem to jest doświadczenie. Na naszych listach są ludzie, którzy przez lata budowali w Polsce dobrobyt. Państwo jadąc przez nasz kraj, przecież widzicie, że Polska się zmienia. Ona bardzo często nie zmienia się tu na wiejskiej, tylko w samorządzie, tym najniższym, powiatowym czy też wojewódzkim. To jest nasz dorobek, do którego chcemy się w nadchodzących wyborach odwołać. Wreszcie kwestia trzecia, fundamentalna. Jak się okazuje, mamy struktury i mamy ludzi, którzy są w stanie za tym komitetem stanąć. Na razie to jest 300-350 tysięcy, natomiast jesteśmy przekonani, że w urnach trzeba będzie do tego dopisać jeden lub dwa przed kwotą 300 tysięcy. Jesteśmy przekonani, że znajdziemy się w Sejmie i urzeczywistnimy to, na czym nam najbardziej zależy, żeby zmienić politykę na taką, która jest polityką robioną w sposób samorządowy. My nie myślimy i nie pytamy przeciwników politycznych, gdzie im dokuczyć, gdzie napuścić jedną siłę na drugą. My na dzień dobry pytamy, witamy, co możemy wspólnie zrobić, zarówno w kierunku prawej strony sceny politycznej, lewej, centrum. Przychodzimy z samorządu. Pytanie fundamentalne, co możemy robić razem, będzie pojawiało się w naszej kampanii często i nieraz Państwo usłyszycie. Właśnie takie stwierdzenie, bo to jest stwierdzenie Polski samorządowej. Na końcu chciałbym Państwa prosić o to, żebyście słuchali nas, a nie ludzi, którzy już chcą nas zaszufladkować. Jesteście z PiS-u, jesteście z Platformy, jesteście opcją niemiecką, rosyjską, węgierską, czechosłowacką czy hiszpańską. Nie, jesteśmy z prowincji, jesteśmy ludźmi, którzy polską prowincję, polskie duże miasta budują od lat i zamierzają się tym doświadczeniem podzielić w Sejmie. Prosimy o Wasze poparcie. To wszystko w dzisiejszej konferencji. Dziękujemy Państwu za udział i zapraszamy do popierania naszych kandydatów na listach. Szczegóły znajdą Państwo m.in. na stronie mws.org.pl. Zapraszamy.